Hejho, witajcie w Starym Świecie i nie przedłużając, lecimy z kolejną turką. 11 rok, bo tutaj gierka liczy nam bardziej lata niż tury. Kolejne wydarzenie, nie będziemy w to jakoś szczególnie jeszcze wnikać, ale o, to jest dobry manewr. Generalnie zaczynać turę od robotnika, bo wiadomo, rozkazów potrzebujemy, żeby cokolwiek w tej grze zrobić, także jak nam zabraknie tego, to możemy potem nawet robotnikiem głupiej farmy nie zrobić. Znowu kopalnia, ale ja potrzebuję, szanowni państwo, kamieniołomy by się przydały, ale jeszcze ich nie odkryłem. Na razie więc będę robił te farmy, ewentualnie mógłbym też wykarczować, o ile mogę. Mogę? Tutaj podpowiada mi, że farmę rekomendują, albo mogę wywalić te drzewa. To jest dobre pytanie. Słuchajcie, ja tak spróbuję zrobić. Żeby... O, jest, mogę. Nie potrzebuję jakiejś technologii. Dobra, będzie 20, to niby mało. Czekajcie, on to od razu zrobił. To kozak. Jeszcze raz mogę. Ło! No to teraz to zarobiłem, to się opłacało. To nie powiem. Dobra, i teraz bym chciał tu farmę zrobić. Nie spichlerz, tylko normalną, zwykłą farmę. Mogę zrobić te. Będzie 5 tutaj. O, wow. Pięć. Farma 7,5. Tutaj też jakiś budynek mogłem zbudować kiedyś. Albo czekajcie, ja tu mam inny pomysł. Ja tu będę karczował. No tak, będę chciał tartak zbudować, mi podpowiada, ale nie mogę jeszcze. No, widzicie, potrzebuję technologii, kurczę, odpowiedniej. Leśnictwa. A ja takowego czegoś jeszcze nie posiadam. To ja dalej tutaj karczuję. To drewno jest niezmiernie ważne. Dawaj to. O, i tu sobie mogę zbudować kamieniołom. 5 na rok. To w poprzedniej grze mi się wydawało, ale to dobra, tak jak mówię, ja się ciągle gierki uczę oczywiście. Dzielę się tym, co już wiem, ale bądźmy szczerzy, niewiele jeszcze wiem. Historia naturalna. O, nauki 30. Będzie mnie to kosztowało 300 zł, ale i tak warto. Generalnie ta nauka mi zrobiła grę i patrzcie, mam 19 tutaj. Tur. Do odkrycia tych łuków kompozytowych. No to by mi zapewniło ile tych tur? 2-3. No dobre i to. Generalnie dobrze zrobiłem, że poszedłem w to. Bo ja pamiętam poprzednią grę i tam miałem plan atakowania kogoś. Nie wiem, czy Babilon był moim celem, czy jakiś obóz. Nie pamiętam tego konkretnie, ale problem właśnie polegał na tym, że nie miałem jednostek. A ten losowy system uniemożliwiał mi szybkie wyposażenie się w te jednostki. Losowy system tych. Losowy system odkrywania technologii. Poniekąd losowy. Także niezbyt mi się to podobało i dalej mi się w zasadzie nie podoba. 60, właśnie, to jest niezadowolenie, musimy o tym pamiętać. Zaraz do tego przejdę. Nie chcę tego plus zadowolenia, niezadowolenia. O tym trzeba pamiętać, dobra. No zajrzyj tutaj, zgarnąłem kolejne złotko. No tu kiedyś będziemy mogli miasto założyć. Mówiłem, że nie podoba mi się, jak działa tutaj technologia, ale zaraz wam pokażę coś, co mi się jak najbardziej podoba. Na przykład, tu mamy takie skróty klawiszowe, znaczy tu możemy kliknąć i możemy też na klawiaturze oczywiście. I mój ulubiony system to jest drogi i rzeki. Rzeki też robią tutaj za drogi. Także widzimy, że tutaj mamy takie piękne połączenie Tygrysem z naszym, mam nadzieję, kiedyś przyszłym miastem. Ale widzimy, że tutaj takiego połączenia nie mamy i tu trzeba będzie zbudować drogi. Takie normalne drogi. I to mnie zachwyciło. Generalnie tutaj można wyłączać parę rzeczy, sprawdzać co gdzie mamy, jak przyciskamy te poszczególne klawisze.
Jeszcze są szlaki handlowe, takie niebieskie. O, tu ulepszenia. No tak, to już naciskałem, tak. To. Szlaki handlowe, a drogi to N, a N są na niebiesko, ok. I jeszcze też można wyłączyć na przykład o. Roślinność i zobaczyć dokładnie co, gdzie mamy. Fajne takie bajerki, lubię takie pierdołki. A tutaj, no tu jest to niezadowolenie i rośnie. I możemy to zmniejszać choćby takim festiwalem. Co jest niegłupie oczywiście, ale kosztuje tury, lata. Będziemy się tym zajmować jeszcze. Kultura też musi rosnąć, to też jest związane poniekąd ze zwycięstwem. Ja tutaj generalnie mam ile tur? O. Nie wiadomo ile tur, ale 4 miasta muszę mieć. O, było tam. Ej, to kiedyś była określona ilość tur, a teraz nie pojawi mi się to za jakiś czas, że mi zostało 10 tur, czy tam 20. Tak podejrzewam. Ale to chyba zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Obym zdążył. W ogóle skauta drugiego też bym sobie chętnie zrobił. Czekajcie, może tu te rewiry odkryjemy. No i ostatni raz się będę mógł ruszyć, mimo tego, że mi te punkty jeszcze rozkazy zostały, ale punkty ruchu się skończyły, te kropki tutaj. A i tym jeszcze gdzieś mogę przemknąć. To przemknijmy tutaj. I żarełko wpadło, fantastycznie. O! Możemy tutaj oliwki zebrać. Podoba mi, ale to chwila, moment. To ja tym nie będę mógł, bo to jest... Ojejku, to jest dwoje... Nie, scout! To nim będę mógł to zebrać. O, jest. I kulturkę daje. O kurcze. Temu miastu tutaj. No to bierzemy. Oczywiście, że bierzemy. Szkoda, że też tabem nie mogę normalnie kończyć tury. Denerwuje mnie to. Liczyłem, że to zmienią. O kurde, Kartagina się bije z Numidyjczykami. To jest moja piękna żona Persyjka, czyli plan na razie dyplomatyczny udaje się realizować. Żyjemy w zgodzie z dużymi cywkami, bijemy małych. Taki plan chytry. Tutaj, oj, tutaj patrzcie, tutaj jest 10 kamieni natura, tam było tylko 5. Bo tu widać te zasoby, jakie są na tych polach. I tutaj jakbym natrzepał kamieniołomów, to bym na tym zarobił. I tak zróbmy. I tak zróbmy. Na tych polach też mogę robić cuda świata. O! No czekajcie, a jakbym tak od razu wziął, to on mi tego tutaj nie bywali? Tego lasu? Wydaje się, że nie. Ale to i tak warto to zrobić. Nawet dwukrotnie. Pyk, pyk. I teraz dopiero kamieniołom. No. To mi wyszło chyba. Ja bym chciał gdzieś tu miasto założyć. No tutaj wydaje się, że nie ma gdzie. Come on. I to odrośnie w ogóle, te oliwki. I kiedyś mógłbym tu wrócić i znowu to zebrać. Oj, wandalowie. Nie no, kurczę, o. A, to oni tu zajęli już, no tak. Myślałem, że takie nowe, osobne. No i proszę, mamy... O kurczę, skauta dostaniemy. Albo robotnika. Czekajcie, ja do tego wrócę, szanowni państwo. Bo ja bym chciał zobaczyć, ile taki skaut będzie mnie kosztował. No, tu skaut się 8 lat ro... A. Na jedno wychodzi. O nie, tutaj robotnik jest droższy. To ja robię robotnika. Znaczy robię, biorę. To było tu? Nie. Nie. No proszę mi się pokazać z powrotem. Dobra, czekajcie, to się pojawi jak tak zrobię.
To biorę tego robotnika. Tylko że kurczę, taki kawał muszę zapierniczać. Mam nadzieję, że nikt mi go tutaj nie przechwyci. Ojejku, to byłby problem. Ja bym chciał... Tu za chwilę... Nie, tutaj będzie taki. No dobra, to grzejemy. Nie, nie, po fa... nie, albo po farmę. Tutaj jeszcze tego nie mam. Tu 16... Ojejku, ile on tu będzie szedł. Ale od tego zaczniemy. Dobra, nie będę wymuszał, ale on tam sobie ma pójść. Znowu coś się fajnego dzieje. Muszę te punkty doświadczenia jeszcze lepiej obadać. O, dostanę takiego specjalistę. No, mam tych punkciorów, to bierzemy. Enlil. Gdzieś go pewnie kiedyś wyślemy. Może nawet już niedługo. To jest dużo kombinowania, szczególnie jak się nie wie dokładnie co się robi. To naprawdę dużo kombinowania. Tutaj mam garnizon. Ja bym chciał te miasta rozbudowywać też jakoś tak w kupie. Już te pastwiska też bym zrobił. Tam mam kurczę wielbłąda. No fajne rzeczy mam. Albo drogę zbudować i się połączyć. To też się głupie nie wydaje. No jakbyśmy tak tędy właśnie pociągnęli. Czyli tu gdzie stoję potrzebuję drogi. Bo droga to było, czekajcie, N czy B. Ojejku. Aha, czyli tu już jest. Ale i tak, bo tu będzie droga. Jest rzeka. Nie, nie widać drogi. Nie, ja te drogi też budowałem. Czyli normalną drogę też bym potrzebował, bo jednostki wojskowe nie potraktują tej rzeki jak zwykłej drogi. Handlowe to robią. No dobra, to może tak spróbuję. A nie, nie mogę jeszcze. Jezu, jeszcze nie mam tej technologii. Come on. Wolny ten początek jest. Potem przyspieszę. Tutaj co mi podpowiadają? Siedem i pół żywności. No dobra, idźmy zrobić tę farmę, bo tak kombinuję jak koń pod górę. Ale lubię to robić w tej grze. W ogóle w takich grach lubię robić takie rzeczy. Jak te barwy mnie zatłuką, to będzie problem. Może wymuszę? Będzie mnie stać? O, niezbyt, ale minął barbów, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, to grzejmy dalej. Tu jeszcze chciałem coś obadać kiedyś. Oho. Potomek się urodził. 20 kultury waszur. Świetnie. Pamiętaj te rozkazy, jełopo jedna. No. Dobrze, 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 dobrze. Jest taki ładny. Dobrze. Książę, jak masz na imię? Ojejku, Shamshi Adad. Pięknie. Niezmiernie mi się podoba. Tu coś kiedyś było. Dobra, gdzie jest ten taki mój... Mój nowy. Członek dworu. Że tak się wyrażę. Tu nie będę dawał luksusów. Jeszcze zarządzać nie mogę. Spokojnie, tym się zajmiemy kiedyś. Tu się robi ten osadnik. Potem robotnik. I chyba tak to zostawimy, ale jeszcze jednego będę potrzebował. Czyli ja od razu chyba dam tutaj, w sensie zakolejkuję gościa po tym górniku. O, ho, 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 brakuje mi jedzonka. Dobra, to dobrze, te farmy robię. Nie, tutaj naprawdę tymi robotnikami to trzeba napierniczać od początku. No tu trzeba miasto założyć przecież. Come on! Tu dam radę tym, ale jeszcze jednego potrzebuję i miejscówkę na miasto muszę znaleźć. Come on! I żarcia potrzebuję. Czyli nie takie hop-siup. Dobra, gdzie ten mój ziomek? To jest gubernator, to jest on. I
To mnie zawsze te wpływy ciekawiły. Ja bym go wysłał jako dyplomatę gdzieś, tylko że on nie może być dyplomatą. On nie może być dyplomatą. Generałem może być. Nie, może być gubernatorem. I trochę porypane jest to menu. No i ja go chyba zrobię gubernatorem. Tylko będę potrzebował wpływów odpowiednich chyba, albo rozkazów. Czemu teraz tutaj nie mogę? Aha, potrzebuję garnizonu. Okej, dobra, to tak już to mamy plan. Mamy plan, szanowni państwo. Dobra. To już się nie wydurniam, tylko lećmy dalej. Jeszcze muszę odkryć, no nie będzie tutaj miejscówki na miasto żadnego. Na żadne miasto tutaj miejscówki nie będzie, tak się poprawnie buduje zdania. Bo kurczę, no chciałbym te miasto na pustyni. Tu mnie góry pięknie będą oddzielały od kogoś. Innego złego i w ogóle. Tu sobie zdobędziemy kiedyś to. Tu i tu chyba podobnie, tu za chwilę założę. Nie no, 6 lat to nie taką chwilę. Jejku, jak ten czas to wolno leci, ja jeszcze myślę, gadam. Sami wiecie, rozumiecie. No dobra, szukamy żywności. Złotko wpadło, też okej. Nie no, tu będzie ładnie kiedyś. Dobra, grzejmy dalej. Te łuki pewnie będą drogie, znające życie. Ojku, dobrze. Ale żarcie ciągle spada. Greka spotkałem, Filipa, którym grałem poprzednią grę. No jejko. 150, no nie mam tego złota. Ale tak jak mówiłem, z dużymi cyfkami chciałbym żyć w zgodzie, także niech on o mnie dobrze myśli. Miejmy jakiś tam sojusz taki jako tako pokojowy. Jako tako pokojowy. To jest moja familia. O, będę mógł ją sprzedać. Ej, tutaj ładna żonka. Sprzedać, jak ja brzydko mówię. No, ohajtać w sensie, no. Wiadomo, o co chodzi. No nie ma dramatu. Lubią mnie ci duzi. Jako tako. Jako tako. Zaboliłem za to dużo. Boże, żelazo mi się też kończy. Nie. Wszystkiego brakuje. Zaraz będę budował. Wszystko będę budował. I ten robotnik się tu zrobi jeden, drugi. Tu będę miał dwa, tu już mam dwóch. To będzie lepiej. Będzie o wiele lepiej. To jest ten miecz, który chyba zdobyłem. Mistyczny. Dobra, legitymacja i kultura. O, tu złotko wpada, ale bym już nie miał więcej. Nie był właścicielem tego miecza. O, jako generał bym nieźle dopalał swoje jednostki. A spróbujmy to. Trzeba się bawić tymi różnymi rzeczami. O, i sól bym wysłał. No dobra, spróbujmy. Bawmy się. Testujmy. Kombinujmy. Trzeci robotnik. Wow. Nie narzekam, nie narzekam. Dobra. Szybko farmę gdzieś. 7,5, 7. O, tu jest 8. Tu jest 8. Tylko przy górach jakieś cuda też, kurczę. Te farmy bym chciał tu w kupie robić. A to? Aha. Kamieniołom. Dobra, brakuje nam żywności, nawet osadnika nie możemy zrobić, więc oczywiście, że budujemy to. No, troszkę żywności wpadło, bardzo mnie to cieszy. To jest w ogóle... A, ten procarz. No, nim by się trzeba było wrócić, dlatego nim już daleko łaził nie będę. Skautem jak najbardziej mogę. Słabe są oznaczenia tych jednostek. Jakoś tak, nie wiem... Kompletnie mi się... A to są zboczenia z cywki, ale kompletnie mi się nie kojarzy ze skautem.
Okej. Nie chciałem, kurczę, osadnika, ale nie mogę, no. Tego to nie potrzebuję. O, ja wiem, co sobie zrobię. No, ale to kosztuje 20 kamienia. Stać mnie akurat. Festiwal. Żeby się trzymało na tym pierwszym poziomie, bym chciał. To złotka. Złotka zarabiam. To jest 5 tur, jakie drogie, ale potem będzie już, będę miał potem możliwość wzięcia festiwalu trzeciego poziomu, czwartego i chyba maksymalny jest piąty, z tego co pamiętam. To zróbmy, bo nie ma co fajnego do roboty, chociaż specjalistów też bym mógł dokładać. A tylko, że ludka nie mam. A kiedy urośnie? Kiedy urośnie? Ojejku, za 8 lat. No dobra, dramatu nie ma, 8 lat. Tyle to poczekam. Dam radę. To będzie miniseria, także ja to będę przyspieszał. No dobra, nie bijcie się, przyjaciele. Albo nie, wy się możecie bić. Się wyżynajcie. Czemu tutaj? Tu jest 9. Tu jest dycha. A tu nie będzie dychy? Tu też będzie dycha chyba. Podobne pole. Miałbym już... No, troszeczkę... Problem kamienia rozwiązany. Czekajcie, bo tutaj trzeba te kopalnie żelaza zbudować gdzieś. To może tu ją wcisnę? Farmę rekomendują. Tu kopalnie rekomendują, 8. Dobra, to tak zróbmy. Tu najpierw wykarczujmy, a potem zróbmy... A potem zróbmy kopalnię. Dobra. Nie ma dramatu. Nie no, miałem się nim wrócić. Dobrze, wracam. Kurczę, tylko mam jednego skauta takiego małego, nędznego. Bo wypadało... Nie, dobra, wypadałoby tutaj po pierwsze obadać te tereny tutaj, a po drugie mieć tego procarza jako obrońcę naszych włości. Skautem to możemy łazić. Chociaż on ten kij ma, to widać po tym kiju, że to skaut. Dobra, zakolejkuję go tak. A chociaż nie, to i tak nie będzie pamiętał. Ojejko. Oż ty małpo wredna. Ona to coś tam kombinuje z jakimiś tam... Rogi mi przyprawia. Nie, może niekoniecznie. Jakieś tam plotki o filtrach wody i powietrza. Żyjmy w zgodzie z żoną. Nie ma co tam kombinować. No i wreszcie, szanowni państwo, widzimy, żywność przybywa. Praca wre. Pełno tego tutaj mam. Tutaj za chwilę też będzie. Zrobimy ten garnizon. No, fajnie będzie. Fajnie będzie, nie pamięta pierdoła. No tu jeszcze, dobra, jeszcze idę zajrzeć. No i proszę, jednak. Zostałem eksplorerem. O, zatoka tunezyjska. Tutaj tu Kartagina gdzieś pewnie będzie. No w ogóle 5 punktów ruchu. Och, tu kiedyś będziemy mogli przepłynąć. O, piękna góra. Piękny wulkan, piękna wyspa z górą. Chyba, żeby tędy dało się przepłynąć. Niewykluczone. Wcale bym się nie zdziwił. Czyli w przyszłym odcinku... Nie, w przyszłym nie. Ale tak wiem, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. No, spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie chcę kopalni, chcę ten garnizon. Pomyślę, gdzie go dać. Tu najchętniej chyba. Nie, gdzie my się ewentualnie będziemy bić, bo on ma też takie właściwości obronne. Tu by było dobrze chyba na wzgórzu dać. Dobra, tak zróbmy. I zbudujmy garnizon, a nie baraki, tylko garnizon.
A to fort. To fort ma te właściwości obronne. Garnizonu zrobić nie mogę, bo brakuje mi kamienia. Ale w tej grze da się też kupować. Tylko patrzcie, jakie drogie. Tylko jeden. To nie stać mnie. To muszę tu poczekać. O Boże. Ale żem wymyślił. No, come on. On się broni z tego, co pan... Dobra, nie, ja to muszę przetestować znowu. Mnie się wydaje, że to już nie był robotnik. Jak nie potrzebujemy robotników, to taki milicjant jest takim cywilnym żołnierzem, że tak powiem. I możemy się takimi jednostkami bronić. Tak to przynajmniej wyglądało z tego, co pamiętam. No i jeszcze to obadamy. Dużo będziemy obadywać. Piękne słowo. Słowotwórstwo. 40. A nie przybywa mi tego. Drewna, więc nie będę budował niczego, co takie rzeczy robi. No tego też nie. O Jezu, kopalnie tutaj. No ma to sens, jak widzimy. Ma to sens jak najbardziej. No dobra, zróbmy. Zróbmy, żeby niczego nam nie brakowało w naszym pięknym królestwie. Drogi bym chętnie już robił, ale kurczę, nie mogę jeszcze. A ja chyba będę musiał tego jednego chłopka roztropka, tak, wysłać na południe, bo tam będziemy miasto zakładali. Także wykarczujmy to ładnie. I tu chyba, tu się będę rozwijał jakimiś takimi fajnymi ulepszeniami. O to, jak mówiłem, nie, ale będziemy robić takie rzeczy. Kiedyś. Właśnie tutaj, nad tą rzeczką. No dobra, to ja idę jeszcze dalej tutaj karczować. W przyszłej turze się tym zajmiemy. A, ale wrócę do tej myśli. Na spokojnie sobie tutaj trochę zagram sam. Wyprodukuję jednostek. O, mądrość spadła. Wyprodukuję jednostek i ruszymy się bić się z tymi barbami. To nowy ziomuś też. O, dyplomatą może być. Tu jest jedzonko. No, tytuły tutaj, tu mnóstwo, to jest bardzo, bardzo rozbudowane pod tym względem. Ta gierka. No kurczę, no i... Ta produkcja. Nie no, jedzonko spróbujmy sobie wziąć. Bo teraz już widzimy, szanowni państwo, że dzięki temu mogę, proszę bardzo, zakolejkować ziomka. Ale już po tym festiwalu, bo to jeden rok raptem pozostał. Tylko, że nie mamy gdzie miasta założyć. Ale. Szanowni państwo. Tu... O, kamyk. Tu coś może jeszcze być. Nie można tego wykluczyć. Tu mnie ciekawi, czy jest przejście. Mirabello Bay. Kolejna zatoka. No nie ma przejścia niestety. Ale zerknijmy jeszcze. Żeby pływać też trzeba mieć odpowiednią technologię. I to jeszcze z pola swojego chyba trzeba było się ruszyć? Nie pamiętam dokładnie. Kopalnie? Dobra, zbudujmy kopalnię. Z pola swojego chyba się trzeba było jeszcze ruszać. Pamiętam, że miałem z tym głupi problem, żeby wpłynąć na tę wodę. Ale zobaczymy. Może teraz mi się uda. To ogarnąć troszkę lepiej. 5 turek, zaczniemy robić te jednostki. One pewnie wymagają zasobów. Znając życie. Proszę mnie nie atakować, nie kombinować. Mm-hmm.
Ojejko. A nie, tutaj spadnie na mnie zadowolenie, tylko Numidyjczycy przestaną mnie tolerować. Czy mam z tym problem? Obawiam się, że może być nieciekawie przez jakiś czas. Więc idźmy tak neutralnie po złoto. No. Za rzeką. Jakby tu mnie ktoś atakował, a tu są barby, to idźmy tędy. Tylko zostań chwilę. O, proszę, proszę. O właśnie, i teraz? A, nie sięgnie tego tak łatwo. No dobra, tak czy siak okej. To jest właśnie fajne, bo są te spadki niezadowolenia. Tu zadowolenie rośnie. Niezadowolenie, Boże. Już tu jest ten piasek, ja bym to chciał właśnie przy tej pustyni zbudować, bo tu możemy takie miejscówki zurbanizowane budować na piasku, na pustyniach. To jest ciekawe. Monastery i świątynie, ale ja tutaj będę robił monastery i świątynie, cholera. Nie jestem przekonany. Tu się będziemy bili, bo tu tych barbów mamy. To może tutaj by trzeba było wziąć coś, co takiego. O właśnie, rozkazy. Punkty treningowe może bardziej. O. Jednostki trochę lepiej działają. Obozy No i jakieś takie ule, że tak powiem. Ale tutaj też nie mamy takich rzeczy, cholera. A tu? O! Defensywa miasta o 50% lepsza. Czekajcie, bo tu będzie linia frontu. Idźmy w to. I nowe jednostki, które będę robił w tym mieście, będą miały jakąś tam właściwość. Obadamy ją potem. Co to dokładnie robi? A dajmy to czerwone. Dajmy to czerwone. Są tu jednak, kurde, będą jakieś obozy. Mamy jakieś owieczki, jakieś koniki. No tak, tu się będziemy bili. I to, o, patrzcie, to jest to, o czym mówiłem. Te kolory. Chociaż w tym wypadku, patrzcie, mam takie... Ojejku, czy oni to naprawili? I moje jednostki wszystkie są żółtawe? Jednostki miasta. Na to wychodzi. Tylko dodatkowy kolor mają inny. No wpadli na to wreszcie. Cudownie. Bardzo mnie to cieszy. Co to jest w ogóle? Milicja. Ojejku, i co ty potrafisz robić? Czekajcie, jak się tu sprawdzało te jednostki? Jakbym chciał kliknąć prawym, to nie. A jakbym chciał kliknąć tu prawym, też nie, ojejku. Bo tu jest oczywiście ta encyklopedia. O. Mamy tutaj jednostki. Jest taka. On się do kogoś ulepsza potem jeszcze. A, to czekajcie, jest okej. No i to jest zwykła piechota do walki w zwarciu. Szału nie robi. No ale dobra, no tu się, tak jak mówiłem, tu się będziemy trochę bronić. To możemy tędy połazić, poodkrywać. Czemu nie? Jest jeszcze jeden obóz barów. Tutaj miasta nad rzeką, patrzcie. I by była droga od razu. Jakbyśmy to jeszcze jakoś ładnie połączyli z tamtym, byłoby pięknie. Także perspektywy rysują się w tej grze cudowne. Tylko, że to zajmie. No. Czekaj, bo... A nie, też nie masz. O jejciu, nie chcę robić tych badziewnych jednostek. W sensie takich, byle jakich. Tylko już te lepsze bym wolał. Te lepsze bym wolał. No chyba, że standardowo jednego takiego robotnika nie zaszkodzi. Tu 9 tur. Czyli gdzie idziemy się bić w pierwszej kolejności, szanowni państwo? Z barbami na pewno, nie z plemionami, tylko z barbami. Czyli tak, barby mamy tu,
wzdłuż rzeki Tygrys. O kurde, to by było fajnie iść jedną armią, miasto założyć i mieć przyczółek. A potem tu i tu. Czyli zobaczymy się, tak myślę, jak ja sobie trochę jednostek wyprodukuję. Niewiele teraz będę robił, tylko będę sobie klikał. Poczekam na rozwój tego drzewka technologicznego. Pobuduję sobie takiego zwykłego osadnika albo przerwę go w międzyczasie. Zrobię jednostki wojskowe i zobaczymy się, jak już będę miał gotową armię. Także tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.